Modlitwa o wybawienie. Mądrość Syracha, rozdział 36. Zmiłuj się nad nami, Panie Boże, wszystkich rzeczy i spojrzyj. Ześlij bojaźń przed Tobą na wszystkie narody. Wyciągnij rękę przeciw obcym narodom, aby widziały Twoją potęgę. Tak jak przez nas wobec nich okazałeś się świętym, tak przez nich wobec nas okaż się wielkim. Niech Cię uznają, jak my uznaliśmy, że nie ma Boga prócz Ciebie, o Panie. Odnów znaki i powtórz cuda, wsław rękę i prawe ramię. Wzbudź gniew i wylej oburzenie, zniszcz przeciwnika i zetrzyj wroga. Przyspiesz czas, Panie, i pomnij na przysięgę, aby wysławiano wielkie Twoje dzieła. Ogień gniewu niech strawi tego, kto się ratuje, a ci, którzy krzywdzą Twój lud, niech znajdą zagładę. Zetrzyj głowy panujących wrogów, którzy mówią, prócz nas nie ma nikogo. Zgromadź wszystkie pokolenia tego narodu i weź je w posiadanie, jak było od początku. Panie, zlituj się nad nami, nad narodem, który jest nazwany Twoim imieniem, nad narodem, który porównałeś do pierworodnego. Miej miłosierdzie nad Twoimi miastami, nad Twoim świętym miastem, nad Jeruzalem, miejscem Twojego odpoczynku. Napełnij nas wysławianiem Twojej mocy i lud Twój chwałą swoją. Daj świadectwo tym, którzy od początku są Twoimi stworzeniami, którzy się do Ciebie przyznają i wypełnij proroctwa dane w Twoim imieniu. Daj, Panie, zapłatę tym, którzy oczekują Ciebie i prorocy Twoi niech się okażą prawdomówni. Wysłuchaj, Panie, błagania Twych sług, zgodnie z błogosławieństwem Aaronowym nad Twoim ludem. Niech wszyscy na ziemi poznają, że Ty jesteś Panem i Bogiem wieków i że Ty jesteś Panem i Bogiem naszego narodu. Przyszedł czas, by się mocno modlić, byśmy się modlili nawzajem za siebie, byśmy się złapali za ręce modlitwą, byśmy otoczyli modlitwą krańce naszej ojczyzny, by każdy z nas w każdym mieście chwycił do dłoni miecz modlitwy, miecz Bożego Słowa i otoczył ten naród, otoczył swoich sąsiadów, samych siebie, swoje rodziny modlitwą, modlitwą płynącą prosto z serca. Jestem przekonany, że czujesz teraz to, co mówię, bo to są słowa płynące z ducha właśnie do Ciebie. Do Ciebie, by wstrząsnąć Twoim jestestwem, by sięgnął po najwspanialszą broń. Dlaczego? Dlatego, że Pan daje obietnicę, że zniszczy zło. Pan wkracza do akcji. Ta prośba, o którą prosi Pan Ciebie i mnie, to wzbudzenie gniewu i wylanie Bożego oburzenia po to, żebyśmy jeszcze zobaczyli, żebyśmy lada chwila ujrzeli łaskę Pana i uwierzyli, że On nie pozwala prowadzić naszego narodu na postronku. Jestem przekonany, że będziemy wkrótce świadkami zmian właśnie płynących od Pana, że oto ci, którzy nas uciskają sami, zostaną uciśnięci. Bo to jest nie rząd, a nie rząd, bo to są marionetki, które nie zdają sobie nawet sprawy z tego, że Pan jest miłością i Pan jest mocą, którzy się modlą ustami, ale nie sercem, którzy nie widzą świata duchowego. To nie ma żadnego znaczenia, bo świat duchowy widzi ich i porusza nimi jak marionetkami. Poruszają nimi, ale nad tym wszystkim jest dobry Ojciec, dobry Pan, który słyszy nasze wołania, który słyszy nasze jęki i nie pozwoli, by naród brał udział w eksperymencie naukowym. Jeśli masz uszy, to usłysz, o czym mówię. Nie pozwoli też, byśmy byli gotowani bez końca jak żaba, by nam robiono wodę z mózgu, zmieniając polecenia. Nie pozwoli na to przede wszystkim, byśmy ucierpieli duchowo, bo jesteśmy dziećmi Ducha Bożego. A kto narusza świątynię Bożą, tego naruszy Pan. Jestem przekonany, że wraz z kolejnym uciskiem przyjdzie do naszego kraju zmiana. Przyjdzie zmiana i głowy części uciskających zostaną starte. A Pan zacznie wylewać swoją moc na wielu z nas. Pan zacznie napełniać nas swoją mocą i swoją chwałą. Zacznie odnawiać w nasz serca. Jestem głęboko przekonany, że Twoja modlitwa, którą zaczniesz nucić sobie w sercu, dociera wprost do tronu Pana i wzajemnie otrzymujesz od Niego właśnie tą moc. Bo tak to działa. Jeśli dajesz siebie,
coś dla narodu, to ty stajesz się jego częścią i jesteś jak mur nie do zdobycia. Pomyśl nad tym. Pomyśl i wyobraź sobie, jak twój sąsiad się modli, jego sąsiad, jak modli się setka ludzi, tysiące ludzi. Każda modlitwa jest niczym jasny sznur, którym wzajemnie Pan wspiera serca każdego z modlących się. I w ten sposób powstaje mur nie do zdobycia dla przeciwnika. I światłość, która się rozciąga z tych murów, razi wroga w oczy. Bądź więc świecą Pana. Pan prosi Ciebie, byś sięgnął po modlitwę, byś zobaczył Jego moc. Zrób to, a On odmieni serce Twoje i serce tego narodu.